Gałecki do Węglorza, ten zgrywa do Krzyżoka, ale wyprzedzony zawodnik Odry. Ciasno w tej strefie boiska, ale wyszli z opresji gracze z Bytomia. No i teraz oni mają szansę na szybką akcję. Piłka na lewą stronę boiska. Dośrodkowanie w pole karne. Łapie tą łapkę. Poprawka. I piłka poza polem karnym. No i będzie drugi rzut karny dla Polonii. I czerwona kartka dla któregoś z zawodników Odry. No widzimy pretensje Proceszyna do arbitra liniowego. Co tutaj się wydarzyło w tej sytuacji? Spójrzmy na powtórkę. Może ona nam coś wyjaśni.